Dzień dobry Państwu, nazywam się Światosław Lenartowicz, jestem współkuratorem wystawy Kolor i Forma w Muzeum w Gliwicach. Wystawę zaczynamy od obrazu Józefa Pankiewicza, patrona większości artystów, których prezentujemy na wystawie. Profesor Pankiewicz był najbardziej francuskim malarzem, profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. I z jego pracowni wywodzą się najwybitniejsi malarze pierwszej połowy XX wieku. Zarówno ci urodzeni jeszcze w XIX wieku, jak i ci, którzy zaczęli swoją drogę artystyczną w latach XX. W 1912 roku do jego pracowni wstąpiło kilku malarzy, którzy w dalszym ciągu swojego rozwoju artystycznego zapoczątkowali ruch ekspresjonizmu polskiego, który później zamieniony na formizm stał się ruchem, pierwszym ruchem awangardowym w Polsce, już odzyskującej niepodległość Polsce. Ich pierwsza wystawa miała miejsce w 1917 roku. I ci artyści już na studiach zafascynowani byli, oprócz twórczości Józefa Pankiewicza, także drugim wielkim mistrzem malarzy europejskich, czyli Polem Cézannem, którego postulat malarski sprowadzania kształtów do brył geometrycznych po pierwsze leżał na początku idei kubizmu francuskiego, ale też wielu ruchów w Europie w czasie I wojny światowej, także właśnie polskiego ekspresjonizmu. Do tych malarzy należy Jan Hrynkowski, Władysław Krzyżanowski, Tytus Strzyżewski, Leon Chwistek. Jednym z najwybitniejszych artystów, którzy stworzyli ruch ekspresjonistyczny, był Zbigniew Pronaszko, bardzo licznie reprezentowany tutaj swoimi dziełami. Jak mówił Witkacy, był to typowy przykład malującego rzeźbiarza, ponieważ właśnie forma u Pronaszki jest zasadniczym tematem obrazów, ale też tych bardzo nowoczesnych w swoim wyrazie rzeźb, które tutaj pokazujemy, między innymi sławny pomnik Adama Mickiewicza dla Wilna, najnowocześniejsza rzeźba pierwszej połowy XX wieku w Polsce. Końcową ścianę tej sali zajmuje duży obraz Samuela Cyglera, malarza niezwiązanego z grupą formistów, ale z grupą Jung Yiddish, czyli młodych Żydów, którzy w 1919 roku założyli osobną grupę artystyczną, także o zainteresowaniach zbliżonych do formistów. Malarz ten był związany z Beldzinem, dlatego powiesiliśmy tutaj w takim ważnym miejscu. Rzeźbom i obrazom z tej sali odpowiadają dzieła formistów w części ostatniej, czyli w sali poświęconej pracom na papierze. Tam będzie można zobaczyć między innymi cykl prac Pronaszki do Powsinogów Beskidzkich Emila Zagadłowicza, jednej z najbardziej cenionych książek dwudziestolecia międzywojennego, czy też grafikę Zofii Stryjeńskiej z cyklu Bożki Słowiańskie.
tak jak cała wystawa, też sala poświęcona pracom na papierze, grafice i akwarelom, odzwierciedla ten taki umowny podział na malarzy poświęcających się formie i kolorowi, ale należy pamiętać, że wszyscy ci malarze właściwie po 22 roku, kiedy formiści rozwiązali swoją grupę, wszyscy członkowie formistów przeszli na stronę koloryzmu i często, tak jak Pronaszko, w bardzo udany sposób realizowali swoje zainteresowania, tym razem kolorystyczne. I na przykład właśnie Pronaszko jest zaliczany do najwybitniejszych kolorystów polskich. Osobną grupę stanowią dzieła Leona Chwistka, artysty, który oprócz kubizmu był zainteresowany też problemem ruchu. I tu widać wyraźny wpływ futuryzmu włoskiego. Jego szermierka, którą prezentujemy w naszej galerii w Muzeum Krakowskim, należy do najwybitniejszych przykładów pokazania ruchu w malarstwie początku lat 20. Tutaj na wystawie pokazujemy Łódź i Zachód Słońca, który ten ruch też jest bardzo ważnym elementem. Wielu malarzy, których twórczość główna przypadła na lata 20. i 30., jest reprezentowanych obrazami powojennymi. Takim przykładem jest Piotr Potworowski, który w tej sali jest pokazany obrazem z lat 50., taką abstrakcją geometryczną, która jest jednocześnie krajobrazem. I to jest kolejny taki łącznik, łączący grupę kapistów z zainteresowaniami formistów, czyli formą, a nie kolorem. Obraz ma bardzo ujednoliconą gamę kolorystyczną i jest takim ciekawym przykładem tego późniejszego pokolenia niż formiści, czyli pokolenia, do którego należeli kapiści. Ja też serdecznie zapraszam do obejrzenia wystawy, która jest czynna do końca marca.